Dzień dobry Państwu, Maksymilian Wysocki, witam serdecznie z drugiego dnia kongresu 590 w Warszawie. Moim gościem jest pan Marcin Eckert, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego. Witam serdecznie. Porozmawiajmy w takim razie o finansowaniu energetyki i ekologii. To podejście do finansowania energetyki zmieniło się diametralnie. Wszystko przez nowe podejście i nowe wymogi, jakie nowe podejście do ekologii stawia wobec właśnie banków. Jak to się zmieniło, jak to dzisiaj wygląda? Bo już nie każdą inwestycję w energetykę można finansować. Zgadza się. My jako bank staramy się być bardzo blisko naszych klientów. I tak, jesteśmy blisko tych klientów, którzy są w tak zwanej starej energetyce, energetyce opartej o węgiel kamienny, węgiel brunatny. Jesteśmy bankiem, który ma stosunkowo duże zaangażowanie w ten sektor. Jakiś czas temu ogłosiliśmy strategię, zgodnie z którą wychodzimy do 2030 roku z przemysłu wydobywczego. Wychodzimy powoli z energii z sektorów wysokoemisyjnych. Natomiast to robimy w sposób uporządkowany, stabilizujący system i taki, który po prostu pozwoli nam i naszemu społeczeństwu, tak też postrzegamy swoją rolę, w uporządkowany sposób dokonać tej transformacji. Jesteśmy blisko tych procesów, pomagamy naszym klientom zmieniać się. Nasze pieniądze pracują właśnie dlatego, żeby klienci mogli dostosować się do dzisiejszych wymogów, ale jednocześnie jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w energetykę nową, odnawialną, niskoemisyjną. Jesteśmy tak naprawdę, nasz portfel tej nowej energii, zielonej energii jest trzykrotnie większy niż ten poprzedni oparty o węgiel kamienny i jego wydobycie. Także to jest coś, co się dzieje. Postrzegamy to jako naszą szansę, nasz potencjał, żeby rosnąć właśnie z klientami, którzy inwestują w nowe, innowacyjne technologie, w rozwiązania, które zmieniają rzeczywistość. Tych klientów, wbrew pozorom, jest całkiem dużo w Polsce. Tak jak powiedziałem na początku, jesteśmy blisko tych zmian. Jakiś czas temu, parę lat temu, wiele firm związanych z energetyką w Polsce bardzo się bało, ponieważ odejście od paliw kopalnych miało być drastyczne. Czy zostawiono właśnie te firmy, czy było takie zagrożenie, że zostaną one bez finansowania praktycznie z dnia na dzień, czy w takim razie dobrze mieć właśnie banki rodzime, takie jak PKO Bank Polski, czy one jakoś łagodzą sytuację? Oczywiście tutaj decydującą rolę ma nasze państwo, Skarb Państwa jako ten, który jest de facto zobowiązany do tego, żeby zapewnić stabilną moc dla całej gospodarki, dla społeczeństwa. My jako bank, Bank Polski, nie tylko z nazwy, tylko naprawdę Bank Polski, myślimy o tym w ten sposób, że jesteśmy, tak jak powiedziałem, stabilizatorem systemu, nasze pieniądze nadal są zaangażowane, nie wyjdziemy w gwałtowny sposób z energetyki węglowej, wysokoemisyjnej, natomiast mamy to przemyślane, zaplanowane i ogłoszone w naszej strategii, do którego roku po prostu jesteśmy w tym obecni, w jaki sposób nasi klienci wspólnie z nami powinni się zmienić, dostosować do nowych wymogów, które są per saldo korzystne dla naszego środowiska, dla nas samych jako mieszkańców Polski. No ale można taką tezę założyć, że gdyby w Polsce były tylko i wyłącznie banki komercyjne z kapitałem zagranicznym, to byłoby bardziej drastyczne. No, zakładam, że bankom, które pochodzą z krajów, gdzie głównie dominuje energetyka oparta o atom bądź gaz, jest stosunkowo łatwo powiedzieć, że zamykamy węgiel, bo po prostu ich to nie dotyczy. My myślimy o stabilizacji systemu również w ten sposób, żeby tą zmianę dokonywać w sposób uporządkowany i stabilny. Takie trzy litery, ESG. Ten skrót wywołuje panikę wśród wielu dużych firm. Dlaczego to jest ważne, co oznacza i co zmienia? Nie wiem, czy panikę. Myślę, że to jest dzisiejsza rzeczywistość, do której wszyscy się powoli przyzwyczailiśmy. Ja postrzegam kwestie związane z odpowiedzialnością społeczną za środowisko, za klimat, jako pewnego rodzaju szansę również, która jest szansą, którą część naszych przedsiębiorców już dzisiaj wykorzystuje po to, żeby mieć właśnie innowacyjne rozwiązania, które mają niski ślad węglowy, to pozwala im konkurować na światowych rynkach.
Można o tym myśleć jako o zagrożeniu, ale ja namawiam wszystkich, żeby myśleć o tym również jako o swego rodzaju szansie do tego, żeby zmienić swój biznes, swoje fabryki, swoje przedsiębiorstwo tak, żeby one były bardziej konkurencyjne. To zawsze pomaga w długofalowym myśleniu o swojej przyszłości w danej branży. Bo to są co do zasady trzy nowe składowe, które są wymuszone i narzucone siłą praktycznie na prowadzenie biznesu. W dużej mierze tak. To są kwestie związane z regulacjami europejskimi, regulacjami, które nas jako banki finansujące obowiązują, ale również pewne branże i sektory. Natomiast tak jak mówiłem w poprzedniej wypowiedzi, postrzegam też częściowo to jako szansę rozwojową, którą powinniśmy wykorzystać. Bank PKO, jak się odnajduje w tej całej nowej sytuacji? Jesteśmy blisko klientów, jesteśmy z tymi klientami, którzy się zmieniają, transformują. Jesteśmy też z tymi klientami, którzy już dzisiaj są w nowej energetyce. To są te nowe projekty, ciekawe projekty, które dają duże stopy zwrotu, stanowią o przewadze konkurencyjnych tych podmiotów. Natomiast my, jako organizacja zatrudniająca około 20 tysięcy ludzi, również zmieniamy się w ten sposób, żeby nasz ślad węglowy, który sami produkujemy jako firma, jako bank, był jak najmniejszy. Tutaj cały szereg inicjatyw w pionie administracji, w ogóle w banku jest tak, żeby i efektywność energetyczną i pobór mocy zminimalizować, a również pobierać tam energię, o ile to jest możliwe, z zielonych źródeł. Tu dużo, dużo naprawdę robimy. Choćby likwidacja, zrezygnowanie z papieru. Tak, kwestia digitalizacji. Nasz bank jest pionierem digitalizacji. Nasze rozwiązania technologiczne dla klientów indywidualnych i korporacyjnych są znane na rynku. To naprawdę zmieniło nasz bank, jeżeli chodzi o procesy, które w nim obowiązują. Liczba papieru, która była zużywana do tej pory, jest nieporównywalna w ogóle z tym, co robimy dzisiaj, jak bardzo nasze procesy stały się cyfrowe i cały czas jakby ta droga trwa, ta droga chyba się nigdy nie kończy. Kolejne procesy są przeznaczone do cyfryzacji. Inwestujemy tutaj nasze środki i zasoby, bo widzimy również oprócz korzyści dla środowiska, również wymierne korzyści ekonomiczne dla naszej organizacji. Czyli jednak może być to szansa i szansa na oszczędność, podważenie tych procesów, które były do tej pory. Ja namawiam wszystkich do patrzenia w ten sposób na to, na zmiany klimatyczne, zmiany, transformację energetyczną jako pewnego rodzaju szansę, którą powinniśmy wykorzystać. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Marcin Eckert, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Prezesie, dziękuję państwu. Do widzenia.